drugiej części spotkań z kulturą zaglądamy do Rogalinka, starej wsi nad Wartą. Wychodząc z kościoła widzimy cały obszar Rogalińskiego Parku Krajobrazowego, tereny dębów. Te łąki jakby kłaniały się temu cmentarzowi i poległym tutaj pochowanym mieszkańcom. Mamy tutaj na terenie cmentarza głaz, na którym są umieszczone tablice upamiętniające ludzi, którzy zginęli w czasie I i w czasie II wojny światowej. Mamy tam nazwiska ludzi, którzy zginęli w obozach w Oświęcimiu, w Żabikowie, w wielu, wielu innych miejscach. Na pierwszym miejscu jest nazwisko Leona Koszczewskiego, nauczyciela, który zginął w czasie II wojny światowej. Żyjemy w takim ciekawym miejscu, które... Zygmunt Anioła, Lucyna Smok. Bardzo dziękuję. No i jeszcze była jedna konferencja w Izbie Muzealnej obecnej w Mosinie. Thank you.